Dzień dobry, cześć i czołem. Od 15 listopada w Polsce można kupić nową propozycję Realme. To GT Neo 2. Dzięki uprzejmości polskiego oddziału Realme mogłem z tym telefonem zapoznawać się przez ostatnie mniej więcej 2 tygodnie i dziś, w dniu jego premiery, mogę już przedstawić Wam jego recenzję. Co sądzę o Realme GT Neo 2? Przede wszystkim z tego telefonu aż chciało mi się korzystać. A zobaczcie dlaczego. No właśnie dlatego. Przez jego design. To jest specjalna stylowa wersja tego modelu. Niestety ona będzie troszeczkę trudniej dostępna niż pozostałe dwie, czyli niebieska i czarna. Ale popatrzcie jak to sztosowo wygląda. To jest telefon, który rzuca się w oczy. To jest telefon dla każdego, kto chce się w jakiś sposób wyróżnić. Ale jednocześnie ta stylowa jest stosunkowo praktyczna. Praktyczna, bo tył jest matowy. Nie widać na nim śladów paluchów, no chyba, że pomacamy tutaj ten czarny, błyszczący pasek. Trochę razi mnie to, że aparat dosyć mocno wystaje, jak odłożymy telefon na płasko, to będzie się on kiwał. Niemniej, mimo wszystko, urządzenie strasznie mi się spodobało, ale przyznaję, gdyby trafiła do mnie wersja, no ta zwyczajna, czarna albo niebieska, pewnie mój zachwyt byłby dużo, dużo mniejszy, bo w sumie stylizacja jest taka... W zasadzie zwyczajna, gdyby nie ten kolor, to raczej nie byłoby o czym opowiadać. A tak jest. Kończąc te zachwyty, to jeszcze muszę Wam powiedzieć, że telefon jest stosunkowo ciężki, ale w sumie nieźle wyważony. Fajnie leży w ręku. Do ergonomii w zasadzie nie miałbym zastrzeżeń, gdyby nie dwie rzeczy. Przede wszystkim niezmiennie, nie tylko u Realme, ale również u Oppo. W sumie wiadomo dlaczego. Irytuje mnie to, że klawisz łącznika jest z jednej strony, a klawisze głośności z drugiej, podczas gdy ja od lat jestem przyzwyczajony do tego, że wszystkie trzy klawisze są na jednym boku, najczęściej prawy. Tutaj jest trochę odwrotnie. I kolejną rzeczą, o której trzeba tu wspomnieć, jest położenie czytnika linii papilarnych. On działa bardzo dobrze, tylko kurczę, moim zdaniem mógłby być odrobinkę wyżej, wtedy sięgałoby się do niego wygodnie, a tak to musimy sobie robić gimnastykę kciuka. Na pocieszenie dopowiem, że układ rozpoznawania twarzy działa tutaj całkiem sprawnie, szybko i bezbłędnie. I oczywiście ma opcję podświetlenia twarzy rozbłyskiem ekranu, kiedy światła jest trochę za mało, żeby dokonać naszej weryfikacji. Dalszy ciąg moich utyskiwań, no to cóż, szkło ekranu. Dość łatwo się rysuje, a fabryczna folia, którą na nim mamy naklejoną, jest po prostu denna. Zużywa się po prostu w okamgnieniu. Warto jeszcze dołożyć na koniec dwa słowa o tym, że obudowa niestety nie jest wodoszczelna. Na pocieszenie producent doda nam do zestawu taki oto fajny silikonowy pokrowiec, który niestety uczyni nasz smartfon bardzo, bardzo zwyczajnym. Myślę, że mogę też pochwalić producenta za to, że dodał ładowarkę i to porządną, mocno. Szkoda, że zapomniano o przejściówce na USB-C, bo niestety mini jacka tutaj nie uświadczymy. Uświadczymy za to całkiem dobry wyświetlacz. Do tego ekranu w zasadzie trudno mieć jakieś poważniejsze zastrzeżenia. To matryca AMOLEDowa E4 z odświeżaniem 120 Hz, rozdzielczością oczywiście Full HD i jasnością maksymalną 1300 nitów. No i rzeczywiście w słoneczne dni ekran radzi sobie bardzo dobrze, pozostaje czytelny i właściwie większych zastrzeżeń tutaj mieć nie mogę. Mamy oczywiście możliwość dopasowania wariantu kolorów do naszych upodobań. Jest albo P3, jest albo sRGB, albo taki mocno podbity, wręcz landrynkowy schemat koloru. Możemy sobie zmienić temperaturę barwową. Oczywiście nie zapomniano o ochronie wzroku i tak dalej. No, to wszystko, co wyświetlacz mieć powinien, tutaj w interfejsie znajdziemy. Graczy z pewnością ucieszy to, że panel dotykowy jest odświeżany z częstotliwością aż 600 Hz, ale niestety z drugiej strony zmartwi ich to, że nie znalazłem gdy, która by chodziła przy szybszym odświeżaniu ekranu, wszystkie latają w 60 Hz standardowych. A co widzimy na tym ekranie? Fabryczny interfejs Realme, chociaż tak naprawdę jakby tu zamienić i powiedzieć, że tu jest interfejs Oppo, to dużo bym nie skłamał, bo w zasadzie to to samo. Nakładka całkiem sympatyczna, z dużą ilością opcji służących personalizacji, bo możemy sobie zmienić chociażby krój ikon, czy nawet przycisków na panelu skrótów. Do tego oczywiście typowe rzeczy jak zmiana czcionki, ilości ikon na pulpicie. Mamy możliwość oczywiście przełączenia się albo na tryb zasobnikowy, albo na tryb płaski interfejsu. Jest oczywiście sterowanie gestami. Dodatkowo mamy jeszcze możliwość chociażby odpalania apek w pływających okienkach.
Jest też taki panel wysuwany z boku ekranu ze skrótami najważniejszymi, najpotrzebniejszymi. Nam oczywiście możemy sobie go edytować. Zatem na interfejs absolutnie nie będę narzekał. Nie będę też narzekał na wydajność tego telefonu, bo jest naprawdę przyzwoita. Chociaż nie mamy tutaj najwyższego modelu Snapdragona, to jednak mamy ten, powiedzmy, oczko niższy, Snapdragon 870. I do tego możemy mieć albo 8, albo 12 giga RAM-u, a do kompletu jeszcze 128 albo 256 giga pamięci i wirtualny RAM. Wirtualnie możemy tutaj dołożyć aż 7 giga. Ta pamięć jest oczywiście pożyczana z pamięci wewnętrznej. No i wszystko fajnie, tylko tak naprawdę w codziennym użytkowaniu jakoś nie odczułem tego naddatku RAM-u, a do tego jeszcze opcja ta jest moim zdaniem przesadnie głęboko schowana, bo znajdziemy ją w ustawieniach w menu o telefonie i tam dopiero jak sobie klikniemy w RAM, to będziemy mogli sobie ten RAM wirtualny włączyć i moim zdaniem dla mniej doświadczonego użytkownika odnalezienie tej opcji może być niepotrzebnie utrudnione. No ale wróćmy do tego, jak to działa. Słuchajcie, działa naprawdę w sposób co najmniej zadowalający, powiedziałbym wręcz, że bardzo, bardzo dobrze. Wam tu wykręciło to prawie 650 tysięcy punktów, więc lipy nie ma, a co najważniejsze, telefon nie ma throttlingu. Żaden stres test tego nie wykazał, wszędzie miałem równą krechę wydajności, ta wydajność nie spadała, nawet jak telefon złapał trochę temperatury. Zdarzyło mu się podejść pod 50 stopni, ale wewnątrz, to wykazał benchmark. Mój pomiar wykazał zdecydowanie niższą temperaturę, nie przekraczającą granic komfortu. Tam było 30 kilka stopni, niecałe 40. Także odprowadzanie ciepła jest tu ok. Telefon nie za mocno się grzeje, a do tego pozostaje cały czas stabilny, nawet kiedy go zapędzimy do solidniejszej, wytężonej roboty. Tradycyjnie na koniec ponarzekam, że nie ma tutaj gniazdka na kartę microSD, więc musi nam wystarczyć ta pamięć, którą mamy. No i w tym miejscu oczywiście rekomenduję zakup, o ile tylko macie taką finansową możliwość, modelu z większą pamięcią wewnętrzną. Będzie na przyszłość. Akumulator, jak to w tegorocznym średniaku, jak przystało na solidnego średniaka, ma pojemność 5000 mAh. I oczywiście wiadomo, tutaj żadnej niespodzianki nie ma. Ten telefon jest w stanie pociągnąć do końca drugiego dnia. Jeden dzień na dużym luzie. Zero niespodzianek, zero zaskoczki, ale pamiętajcie o tym, że mamy tutaj taką potężną ładowarkę o wysokiej mocy, dzięki której możemy smartfon naładować pół godziny. Oczywiście nam producent podaje trochę ponad pół godziny, ale przecież przeważnie nie rozładowujemy smartfonu do zera, tylko tam mamy trochę już w tej baterii i takie szybkie doładowanie, pół godzinki i pełna bateria, także bardzo mi się to podoba i tylko tak dla porządku dodam, niestety nie ma ładowania indukcyjnego. Jeżeli chodzi o zaplecze komunikacyjne, niczego tu nie brakuje, może poza lepiej działającym czujnikiem zbliżeniowym. Jak to w większości chińskich telefonów, które ostatnio przewinęły się przez moje ręce, kiedy trzymamy telefon w ten sposób, oczywiście ekran się podświetla, a my sobie uchem robimy na ekranie przysłowiowe kopytko, tak? Możemy sobie coś tam naklikać, najczęściej mi się zdarza wyciszenie mikrofonu. Oczywiście, jeżeli będziecie trzymali telefon tak jak należy, grzecznie, rączką przy uszku, to ten problem nie będzie Wam dokuczał. Nie dokuczy Wam również zła jakość dźwięku, bo to jest całkiem przyzwoite, chociaż głośnik słuchawkowy, jak dla mnie, mógłby być ciutkę głośniejszy. Oczywiście to podczas rozmów, bo kiedy puścimy sobie muzyczkę, czy tam ścieżkę dźwiękową z filmu, tudzież gry, to już będzie całkiem spoko, bo mamy tu stereo, co prawda nierówne. Wiadomo, jeden głośnik jest na dole, drugi to ten w słuchawce. Więc tak do pełni stereofonicznego szczęścia troszeczkę zabrakło, ale gra to całkiem, całkiem donośnie. Chociaż niekoniecznie czysto, bo w przypadku sopranów niestety słychać już taki wyraźny metaliczny nalot, ale wydaje mi się, że po prostu to wynika z mikrych rozmiarów głośników. Trudno, fizyki nie oszukamy, te membrany nie są tutaj duże, więc grają tak, jak mogą. A jak ktoś lubi bawić się z ustawieniami dźwięku, to dodam, że jest tu oczywiście Dolby Atmos i kilka predefiniowanych ustawień korekcji dźwięku. A jak jest fotograficznie? W zasadzie też typowo można powiedzieć, bo jak to w średniaku mamy główną matrycę 64 megapiksele. Do tego zgadnijcie. No oczywiście szeroki kąt 8 mega i obowiązkowa dwójeczka do makro w roli wypełniacza miejsca na wyspie aparatów. Z przodu z kolei też zwyczajnie 16 megapikseli do selfie. Jakie są zdjęcia? W normie. Można nawet powiedzieć, że trochę ponad normę, bo te dzienne, jak to zwykle, są całkiem poprawne. Tutaj niespecjalnie jest się do czego przyczepić. Nawet szeroki kąt daje całkiem dobrze sobie tutaj radę. Wiadomo, trochę traci wyrazistość w skrajach kadru, no ale to jest typowa przypadłość aparatów szerokokątnych. Mogę natomiast pochwalić zgrabną kompensację zniekształceń, naturalnych oczywiście zniekształceń obrazu w obiektywie szerokokątnym.
szerokokątnym. No i w zasadzie tutaj specjalnie nie ma czego krytykować, chociaż oczywiście tradycyjnie w przypadku zdjęć nocnych robimy zdjątka aparatem głównym raczej korzystając z trybu nocnego. Szerokiego kąta po zmroku używamy tylko wtedy, kiedy już naprawdę nie mamy wyjścia. No i oczywiście raczej odpuszczamy sobie zoomowanie, no bo zoom niestety jest tutaj cyfrowy i tak ten dwukrotny to jeszcze ok, można powiedzieć, że zdjęcia są przyzwoite, ale im dalej w las, tym już zdecydowanie gorzej. Dokuczy nam też jeszcze trochę brak optycznej stabilizacji, ale za to przy filmowaniu mamy tu stabilizację cyfrową, taką dwustopniową, w dodatku całkiem dobrze działającą. Bardzo fajnie spisuje się tutaj też rozmywanie tła na portretach, gubi się czasami na włosach, ale dla mnie to akurat żaden problem, natomiast jak macie bujną czuprynę, no to pamiętajcie, że to odcięcie tła może nie do końca być precyzyjne. No aparat do makro, no cóż, aparat do makro po prostu jest. Nie liczcie na rewelację, ma tylko 2 mega, w dodatku malutki obiektywik, także szału nie będzie, oczywiście nie ma autofokusa, więc musicie precyzyjnie wycelować tą ostrość, lepsze to niż nic. Selfiaki jak najbardziej poprawne, bardzo dobrze, że jest tutaj HDR, bo oczywiście tradycyjnie aparat przedni ma tendencję do przepalania tła, ale kiedy sobie włączymy HDR, jest już naprawdę bardzo porządnie. No i na koniec 2 słowa o interfejsie fotograficznym. Nie do końca go lubię, bo nie mogę sobie trybów poukładać tak, jak ja bym chciał w mojej pożądanej przeze mnie kolejności, tylko jest to, co zaproponował producent. Teraz najważniejsze, czy warto zainteresować się Realme GT Neo 2. Przede wszystkim, jeżeli kupił Was ten wygląd, no to wiadomo, kupujecie oczami i macie fajny, jaskrawo-żółtawo-zielony jakiś taki telefon, który po prostu z daleka już będzie widać. Takie podejście doskonale rozumiem i szanuję. No ale gdybyście chcieli się bardziej zastanowić nad technologiczną stroną tego urządzenia, to z pewnością zadowoli Was jego wydajność oraz jakość wyświetlacza. Zdjęcia też Was nie rozczarują, podobnie jak osiągi akumulatora, a tu dodatkowo jeszcze ucieszy Was bardzo szybkie ładowanie. Zatem w sumie ja tu nie widzę zbyt wielu minusów. To bardzo uczciwy, porządny, średniopółkowy smartfon. Tradycyjnie, jak to u mnie, przeszkadza mi to, że nie jest wodoszczelny, przeszkadza mi brak mini jacka, przeszkadza mi brak możliwości powiększenia pamięci, a ładowanie indukcyjne się nie czepiam, bo w sumie to szybkie robi robotę i rekompensuje tamten brak. I w zasadzie, powiem Wam szczerze, wiele bym tutaj w tym telefonie nie chciał zmienić. Jeszcze 2 słowa o cenach. Model podstawowy 8 plus 128 giga kosztuje 2099 zł, natomiast ten mocniejszy, taki jak ja testowałem i prawdopodobnie jedyny, który będzie występował w tym kolorze, tego jeszcze nie wiem, ale macie podlinkowany pod filmem artykuł, w którym prawdopodobnie już to opiszę w dniu premiery. Zatem model z pamięcią 12256, który w tym przypadku szczerze bym Wam rekomendował, wymaga niestety 200-złotowej dopłaty. On kosztuje 2299 zł. Moim zdaniem te 200 warto dołożyć. I na tym zakończymy nasze spotkanie z Realme GT Neo 2 o szałowym kolorze, a ja bardzo Wam dziękuję za oglądanie i oczywiście zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć!